Bartosz Arłukowicz, eurodeputowany Koalicji Europejskiej, Koalicji Obywatelskiej, były minister zdrowia. Dzień dobry, panie pośle, panie ministrze. Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu. Pan też jest w samochodzie. Wygląda, jakbyśmy razem jechali. Tak, zatrzymałem się, żeby móc spokojnie z panią porozmawiać. Ja z kolei odwrotnie właśnie wyruszam w podróż po Warszawie. Panie ministrze, może na początek sprawa pandemii. Parlament Europejski jest za unijnymi certyfikatami COVID-19. Oczywiście nie chcę nazywać ich paszportami, ale chyba powszechnie i tak będzie się o tym certyfikacie tak mówić. Jak pan głosował w tej sprawie? Ja uważam, że pandemia jest, zresztą pewnie nie jestem odosobniony w tej opinii, pandemia sparaliżowała Polskę, Europę i świat. Chyba nikt z nas nie mógł sobie wymyślić tego 2 lata temu, 3 lata temu, że przyjdzie dzień, w którym wirus usadzi samoloty, zamknie granice, zamknie miliony ludzi w domach i spowoduje to, że setki tysięcy ludzi umrą. Ten trudny czas odbił się bardzo na gospodarce i na funkcjonowaniu ekonomii zarówno polskiej, Europy, jak i całego świata. Intencją tego dokumentu jest to, żeby powoli umożliwić powrót do aktywności nie tyle towarzyskiej, czy rozrywkowej, czy urlopowej, ale intencją tego pomysłu jest to, żeby gospodarka powoli wracała, pewnie długo to potrwa, na swoje tory. Więc uważam to rozwiązanie za rozwiązanie, które może to przyspieszyć i umożliwić. Czyli głosował pan za, jak rozumiem. Ale poszczególne kraje dostały też swobodę decydowania o własnych obostrzeniach. Może się tak zdarzyć, że obywatel z tym unijnym certyfikatem i tak, nie wiem, nie wjedzie do jakiegoś kraju, nie zostanie po prostu tam wpuszczony. Może tak się stać? Pewnie tak się może stać, dlatego że dzisiaj kraje podejmują samodzielne decyzje o sile restrykcji czy ograniczeń, które wprowadzają. Ja jestem zwolennikiem bardziej wspólnotowego działania i określenia pewnych standardów. Ja uważam, że po 1,5 roku trwania pandemii powinniśmy wyciągnąć wnioski i spróbować zbudować system, który zabezpieczy nas przed kolejnymi falami pandemii, których uniknąć pewnie się nie da. Być może kolejnymi pandemiami, o tym mówią eksperci. Tego też dzisiaj nie wiemy. W związku z tym jestem wielkim zwolennikiem tego, żeby Europa wyciągnęła wspólne wnioski co do budowy zabezpieczeń i ochrony ludzi. Dlatego, że w różnych krajach z różną siłą się to powiodło. No, Polska jest niestety przykładem kraju, w którym zmarły rekordowe liczby ludzi, którzy odeszli tysiącami. 65 tysięcy ludzi zmarło, z czego ponad 35 tysięcy w pierwszych 3 miesiącach tego roku. To są wyniki druzgocące. Ja w każdej z audycji rozmów publicznych podkreślam to, że bardzo źle toleruję słowo używane często przez rządzących czy przez ministra zdrowia, że są to ponadnormatywne zgony. To nie są żadne ponadnormatywne zgony. To umarli nasi najbliżsi. Każdy z nas ma w swoim otoczeniu kogoś, kto z powodu COVID-u ucierpiał, kogoś, kto odszedł. Wśród moich przyjaciół też mam kilka dramatycznych sytuacji i kilka śmierci ludzi, z którymi współpracowałem długie lata. To prawda. Kiedyś jeszcze nam się wydawało, że ten wirus jest tak daleko, ale kiedy zaczął nas dotykać bezpośrednio, to niestety stał się bardziej realny. A uda się zdążyć z tymi paszportami przed wakacjami? Pewnie się uda. Pytanie tylko, czy uda nam się zdążyć uciec przed kolejną falą pandemii, bo kiedy obserwuję decyzje rządzących, myślę już o naszym kraju, o Polsce, kiedy obserwuję decyzje rządzących, które właściwie są decyzjami od ściany do ściany, w momencie, kiedy w Polsce umiera kilkaset ludzi dziennie, a przypomnę, że dalej jesteśmy na poziomie 500-600 zgonów dziennie, mamy ministra i premiera, które ogłaszają decyzje właściwie w mojej ocenie bez oparcia jakiejś analizy. Zresztą kiedy słucha się ekspertów, trudno znaleźć eksperta, który doradzałby w jakiś taki efektywny sposób rządowi, mówię o ludziach poważnie zajmujących się pandemią. Czyli, jak rozumiem, nie podoba się panu harmonogram luzowania obostrzeń i otwierania gospodarki?
To nie o to chodzi, czy to mi się podoba, czy nie. Ja chciałbym, żeby to było bezpieczne dla ludzi. Ja przypomnę, że dalej mamy 500-600 zgonów dziennie. Ja wiem, że zakażeń jest mniej i zastanawiam się, czy jest rozsądnym, czy nie jest to podyktowane jakąś nutą polityczną. To wszystko mi się składa w pewien obraz. Jeżeli mam nadzieję, że tak nie jest. Ja pytałem o to publicznie ministra zdrowia. Czy to ma związek z tym, że decyzja Trybunału Konstytucyjnego w sprawie prawa unijnego została przesunięta na 13 maja? 14 maja, z tego co wiem, premier ma ogłosić kolejny swój plan. Planów było już dużo, to będzie pewnie kolejny pokaz slajdów PowerPointa nazywany Nowym Ładem. I od 15 maja jest decyzja o zdjęciu maseczek na ulicach. Ja wiem, że trzeba odmrażać gospodarkę. Sam jestem za tym, żeby w warunkach bezpieczeństwa epidemiologicznego pozwolić gospodarce wrócić, powoli wracać, może jeszcze nie wrócić, ale wracać na tory normalnego funkcjonowania. Ale czy zdejmowanie maseczek jest najlepszym pomysłem na ulicy? Nie jestem do końca do tego przekonany. Tak, panie ministrze, tylko że oczywiście ten harmonogram jest uzależniony od tego, co będziemy obserwować, jeśli chodzi o zakażenia, bo nikt nie powiedział, że, nie wiem, rząd będzie się trzymał kurczowo tego planu. On może być albo opóźniony, albo nawet przyspieszony. A powrót dzieci do szkół, co o tym pan sądzi? Dzieci są bardzo zmęczone tym, co się działo przez ostatnie ponad rok. Ponad rok nie widziały swoich nauczycieli, swoich koleżanek, kolegów. To wpływa drastycznie na komfort, psychiczny dzieci. Sam jestem ojcem dzieci w wieku szkolnym, jestem ojcem maturzysty, który już po tym długim weekendzie rozpocznie maturę, czyli swój egzamin dojrzałości. I zastanawiam się, jaki to będzie egzamin, dlatego że on od roku, ponad roku, nie widział swoich nauczycieli, nie widział koleżanek, kolegów, uczy się sam przed komputerem. Ma normalne ambicje, jak każdy młody człowiek, dostanie się na uczelnię wyższą, chciałby to osiągnąć. Z tym, że nie ma dzisiaj efektywnego sposobu tak naprawdę sprawdzenia tej wiedzy. On przystępuje do tej matury z biegu, po roku siedzenia przed komputerem. I takich dzieci, czy młodzieży jest tysiące w Polsce. Oczywiście dzieci powinny wracać do szkoły. Pytanie, czy muszą wracać w ostatnich tygodniach maja, czy to rozwiązanie jest bezpieczne, dlatego że przypomnę, że w innych krajach to jest rozwiązane troszeczkę inaczej. Ja mówiłem już publicznie o tym, powtórzę w pani programie. Wśród moich znajomych, bliskich mam taką rodzinę, których dwoje dzieci uczy się w niemieckiej szkole tuż za niemiecką granicą. Po prostu mieszkają w terenie przygranicznym, dzieci chodzą do niemieckiej szkoły. I tam ta szkoła pracuje, ale ona pracuje w takim stylu, że każde dziecko i każdy nauczyciel w tej szkole jest testowany dwa razy w tygodniu. I sprawdzane są te dzieci, czy nie są bezobjawowymi nosicielami wirusa, tak samo nauczyciele. Rodzice, którzy nie chcą się zgodzić, mogą odmówić takiego testowania. Niestety podejmują tym samym decyzję, że dzieci uczą się w trybie online. W związku z tym ja bardzo chciałbym, żeby dzieci wróciły do szkoły, ale żeby był zbudowany sprawny system testowania, wyłapywania potencjalnych źródeł zakażeń, czy ognisk zakażeń, żeby testy były powszechne, żeby testy były po prostu dostępne i darmowe. I to jest rola państwa. A przypomnę, że my dzisiaj jesteśmy na 41. miejscu w Europie pod względem liczby wykonanych testów. Na 41. miejscu wśród państw europejskich. To pokazuje skalę lekceważenia testowania i jest to jedna z głównych przyczyn skali zakażeń w Polsce i skali liczby zgonów. I to trzeba powiedzieć jasno, że ta odpowiedzialność spoczywa wprost na premierze i ministrze rządu, którzy popełnili kilka krytycznych błędów, które zaskutkowały niestety tragicznymi efektami, a mianowicie śmiercią bardzo wielu ludzi. I przyjdzie czas, kiedy te sprawy trzeba będzie wyjaśnić i zadać pytanie, kto podejmował decyzję personalnie, kto podjął decyzję o tym na przykład, żeby odstąpić od testowania ludzi przylatujących w grudniu do Polski. Kiedy Boris Johnson od 2 tygodni informował publicznie, że rząd brytyjski stracił kontrolę nad pandemią, że nie kontroluje kompletnie mutacji brytyjskiej wirusa, a polski rząd odstąpił od testowania i uzasadniał to, przypomnę, senator Karczewski, który powiedział, że rząd bał się fali hejtu. No, to są rzeczy niedopuszczalne. Panie ministrze, zmieńmy temat. Chciałabym zapytać o sprawę Lewicy, która wsparła PiS w głosowaniu nad funduszem, czy wesprze w głosowaniu nad funduszem odbudowy. Czy pan, gdyby wciąż był na Lewicy, poparłby pan porozumienie z PiS-em? Wie pan, ja jestem człowiekiem o głębokiej lewicowej wrażliwości, aczkolwiek po wielu latach i wielu latach doświadczeń w polityce, pracy w rządzie,
wiem, że tak naprawdę, jeśli chce się w sposób odpowiedzialny rządzić państwem, musimy kierować się poglądem centrowym, dlatego że w dobrze rządzonym państwie jest miejsce dla wszystkich, dla tych, którzy mają pogląd lewicowy, prawicowy, centrowy, liberalny, jest miejsce dla wszystkich. Zaś tutaj nie odnosiłbym tego do miejsca na scenie politycznej tych, którzy z rządem negocjowali, w cudzysłowie mówię negocjowali, dlatego że tak naprawdę niewiele to z negocjacjami miało wspólnego, bo kiedy patrzę na efekty tych negocjacji, kiedy słyszę dzisiaj posłów, którzy mówią o tym, że tak naprawdę nie wiedzą, co będzie w Krajowym Planie Odbudowy, że czekają na to, czy premier dotrzyma danego słowa. Premier znany jest z tego, że słów nie dotrzymuje. Ale muszę też pani powiedzieć o dość wstrząsającym dla mnie dzisiaj początku dnia, dlatego że wysłuchałem dzisiaj rozmowy Jana Śpiewaka z Piotrem Ikonowiczem i było to dla mnie tak przykre doświadczenie, w którym forsowano atak na Martę Lempart. I tu nie chodzi o to, że ja staję dzisiaj po stronie Marty Lempart, tylko zastanawiam się, że przyszedł taki czas, kiedy ludzie, do których jest mi sercem blisko, dzisiaj lajkują TVP i hejtują strajk kobiet. Jest to dla mnie bardzo przykre. No tak, strajk kobiet zamierza rozliczać posłów prawicy. Wie pani, tu nie chodzi o instytucjonalny strajk kobiet. Ja wiem, ja rozumiem, tak, to tutaj chodzi o pewne wartości. Natomiast chciałabym pana zapytać, bo pan zna też elektorat lewicy. Jak on będzie to rozumiał? Czy w ogóle zrozumie tę decyzję? Jak ona powinna być wytłumaczona przez lewicę elektoratowi, wyborców? To nie jest moją rolą tłumaczenie zachowań liderów, którzy poszli na spotkanie z premierem i de facto wsparli te działania. Przecież ja przypomnę, że my nie znamy treści Krajowego Planu Odbudowy. My rozmawiamy o dokumencie, którego jeszcze dzisiaj formalnie nie znamy. Możemy mówić o dokumencie, który był przedstawiony w lutym, czyli zarys tego dokumentu, w którym mówiono o tym, w jaki sposób środki będą wydawane. Ja tam czytałem, że pan premier proponuje, bo rozumiem, że autorstwo przynależy funkcjonalnie do premiera, przynajmniej polityczne autorstwo. Ja tam czytałem o tych znowu elektrycznych samochodach, o bezzałogowych statkach powietrznych, o takich planach, Krajowym Planie Odbudowy, a dzisiaj nie ma ważniejszej sprawy niż zdrowie. Dzisiaj nie ma ważniejszej sprawy niż odbudowa zdrowia Polaków po pandemii, po tym wszystkim, z czym musieliśmy się mierzyć, po roku utrudnionego dostępu do szpitali, do lekarzy, po roku walki o naszych najbliższych, po utracie zdrowia wynikającej z tego, że nie można było leczyć innych chorób, bo rząd nie podjął decyzji o utworzeniu sieci białych szpitali, czyli szpitali chronionych przed wirusem, w których moglibyśmy leczyć inne choroby, takie jak nowotwór, takie jak zawał, czy udar, czy nadciśnienie, czy cukrzyca. Ludzie borykają się z tym problemem w samotności od wielu, wielu miesięcy, ponad roku. I dzisiaj zadaniem rządu, zadaniem nas wszystkich jest odbudowa stanu zdrowia Polaków. I to musi być przez sterowanie sterów państwa. Całe państwo musi się zwrócić w tą stronę, tak jak się zwraca też Europa w tą stronę, bo my musimy dzisiaj zbadać stan zdrowia Polaków po pandemii. My musimy znieść limity w najważniejszych szpitalach, w 100 najważniejszych szpitalach w Polsce, dlatego że te szpitale muszą zająć się po prostu tym, czym zajmować się nie mogły przez ostatnie miesiące, bo zajmowały się pandemią i ratowaniem życia i zdrowia Polaków walczących z wirusem. I dzisiaj te szpitale muszą mieć zdjęte limity. I tak naprawdę, kiedy czytam te plany odbudowy, te urzędnicze teksty, tam jest tak dużo różnych słów, a tak naprawdę tak mało treści. My musimy przeznaczyć te miliardy złotych dzisiaj na uratowanie zdrowia Polaków. Panie ministrze, wśród warunków, które postawiła lewica, są też pieniądze z Funduszu Odbudowy właśnie na szpitale powiatowe. No ale to trzeba mówić, panie redaktor, o faktach. Na walkę z pandemią, na odbudowanie. No tak, oczywiście, tak. Tylko że na razie deklaracje są właśnie takie. Później będą rozliczenia. Natomiast chciałabym pana zapytać, skoro pieniądze mają iść na odbudowę po pandemii, to jak Koalicja Obywatelska, która zapowiada, że będzie głosować przeciwko planowi, wytłumaczy z kolei swoim wyborcom to, że zagłosowała przeciw? Wie pani, Krajowy Plan Odbudowy musi być Krajowym Planem Odbudowy państwa, nie PiS-u. Kiedy spojrzymy na to, jak były wydawane na środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych, kiedy czytam analizy fundacji, które zajmują się zbadaniem tego procesu, kiedy czytam o tym, że samorządy, które są wierne rządowi, czyli współpracują z PiS-em, otrzymywały o 90% środków więcej niż ci, którzy są niezależni, którzy zostali wybrani przez swoich obywateli do rządzenia swoimi miasteczkami,
wioskami czy dużymi miastami, no to to poczucie sprawiedliwości się we mnie burzy. I nie jest to poczucie sprawiedliwości ani lewicowe, ani prawicowe, tylko po prostu poczucie takiej ludzkiej sprawiedliwości. I Platforma Obywatelska mówi wprost, chcemy przygotować projekty zapisów ustawowych, które zagwarantują to, że te środki nie będą wydawane na partyjne potrzeby, tylko będą wydawane dla ludzi, którzy stracili swoje firmy, stracili pracę, stracili zdrowie, stracili swoich bliskich. I odpowiedzialna opozycja musi walczyć o to, żeby te środki były przeznaczone po prostu dla ludzi, a nie dla działaczy partyjnych. Dzisiejszy poranek w ogóle nie należy do najmilszych, bo dzisiaj także przeczytaliśmy o tym, co się wydarzyło na przykład z mediami lokalnymi, co się wydarzyło w Dzienniku Zachodnim, co się wydarzyło w Gazecie Krakowskiej, w Nowinach Rzeszowskich. Dzisiaj tak naprawdę postępuje putinizacja naszego kraju, bo przejęte gazety lokalne, Polska Press przez Orlen i pana Obajtka, dzisiaj już po prostu wyrzuciły dziennikarzy z pracy. Ja nie znam osobiście tych dziennikarzy. To nie jest tak, że ja dzisiaj wstawiam się w obronie ludzi, którzy pisali w tych gazetach. Nigdy ich, pewnie ich nawet nie spotkałem w swojej drodze politycznej. A jeśli tak, to przepraszam, jeśli dziś to umknęło mojej pamięci. Ale to burzy poczucie sprawiedliwości społecznej. Po prostu partyjna przebudówka przejmuje dzisiaj gazety lokalne. Gazety, które mają służyć ludziom, żeby opisać, co się dzieje w ich regionie, jakie są zagrożenia, gdzie mają dostęp do szczepień, do lekarza. Temu mają służyć gazety lokalne. One dzisiaj będą służyły partyjnej propagandzie. To się dzieje z dnia na dzień. Dlatego tak się burzy we mnie krew, kiedy w sposób taki bezamiętny daje się poparcie dla akcji, której po prostu dzisiaj nie znamy, bo my nie wiemy, co będzie w Krajowym Planie Odbudowy. My tego po prostu nie wiemy. A jeśli pani mówi o gwarancjach na zdrowie, no słyszę, że próbowano negocjować 850 milionów na szpitale powiatowe, tylko że w tym pierwotnym planie, który w tym projekcie planu, Krajowego Planu Odbudowy, było przeznaczone 3 miliardy złotych na zdrowie, a nie 800 milionów. I chciałbym, żeby tych miliardów na zdrowie było po prostu więcej. Chciałbym, żeby te miliardy trafiły do szpitali, do lekarzy, pielęgniarek, ratowników, diagnostów, którzy od roku walczą o nasze zdrowie. My nie mamy ważniejszej sprawy niż odbudowa zdrowia Polaków. Nie ma ważniejszej sprawy niż w Polsce. I ja oczywiście szanuję i elektryczne samochody, i bezzałogowe statki powietrzne. Ja to wszystko słyszałem już od pana premiera. Projekty, Wilkowi Góra, widziałem stępkę w Szczecinie, ja to wszystko już widziałem. I przyjdzie czas, kiedy to rozliczymy. Ale dzisiaj nie ma ważniejszego zadania niż zdrowie Polaków. I tu nie chodzi o to, żebyśmy dyskutowali dzisiaj o to, czy to zrobić, tylko po prostu to trzeba zrobić. I trzeba zdjąć limity ze szpitali, trzeba zdjąć limity z poradni specjalistycznych. Chciałabym pana zapytać o sprawę NIK kontra Morawiecki. No, w Onecie jest już pełen raport, który ma się pojawić. Raport Najwyższej Izby Kontroli w sprawie wyborów kopertowych, z którego to wynika, że Mateusz Morawiecki i minister Dworczyk ponoszą pełną odpowiedzialność za to, co się wydarzyło, za wydatkowanie tych 70 milionów złotych i że były ekspertyzy, które ostrzegały rząd, że to będzie niezgodne z konstytucją i że grozi za to Trybunał Stanu. Czy uważa pan, że premier Morawiecki powinien podać się do dymisji? Tak, uważam, że premier powinien podać się do dymisji po takich informacjach, które pojawiają się publicznie. Zresztą nie jest to jedyny powód dymisji premiera. Ja uważam, że premier powinien podać się do dymisji ze względu na sposób i efekty końcowe walki z COVID-em i z pandemią. To jest dużo ważniejszy w moim odczuciu powód potencjalnej dymisji premiera. Ale oczywiście to, co się dzieje z NIK-iem, no to kompromitujące. Słuchałem pani przeglądu prasy. Nie miałem okazji dzisiaj jeszcze czytać fizycznych gazet, ale słyszałem to, o czym pani opowiadała, o tym, że dzisiaj Banaś chodzi po ulicach Warszawy z jakimś ochroniarzem wielkim, który go chroni i sprawdza, czy na ulicy nikomu nie zagraża. To jest symbol miejsca i momentu, w którym nasze państwo się dzisiaj znalazło. Banaś, który znany jest z różnych aktywności, pierwszy raz chyba publiczny, większa część Polaków usłyszała o panu Banasiu, kiedy pana Banasia chciał wezwać na pomoc jeden z ochroniarzy w słynnym hotelu. To wszystko miało miejsce, to wszystko się w Polsce działo, to wszystko się w Polsce dzieje. I pani, kiedy na to wszystko się patrzy, to z jednej strony trochę to przypomina kabaret, a z drugiej strony to jest bardzo smutny obrazek Banasia, który walczy z państwem, państwa, który walczy z Banasiem, służb, które wkraczają do syna Banasia, Banasia, który się odgraża państwu, państwa, które wzywa Banasia do dymisji, Banasia nie ma. To jest taka ekipa, to jest taki rząd niestety i to jest powód do tego, że
tak naprawdę musimy się wszyscy chyba zastanowić, czy chcieliśmy takiego państwa. Ja uważam, że nie chcieliśmy takiego państwa. Ja będę robił wszystko, żeby przekonać Polaków, niezależnie od tego, czy mają pogląd lewicowy, prawicowy, żebyśmy zbudowali Polskę, w której tak naprawdę wszyscy będziemy się wzajemnie szanowali, w którym będzie dominującą zasadą zasada taka, że silny chroni praw mniejszości, a nie je depcze, tylko dlatego, że przez chwilę jest silny, w którym policja nie pałuje kobiet, a pomaga ludziom na ulicy, w którym Banaś czy inny szef NIK-u kontroluje państwo, a państwo daje się kontrolować, w którym partyjni działacze nie przyjmują lokalnych gazet i w którym szpitale zajmują się leczeniem ludzi, a nie biurokracją. I to jest coś, czym powinniśmy się zająć. I dzisiaj, jeśli rozmawiamy o Banasiu, o premierze, o pandemii i Krajowym Planie Odbudowy, powtórzę po raz kolejny. Racją stanu dzisiaj polskiego państwa jest uratowanie zdrowia Polaków. Pomoc ludziom, którzy walczą z chorobą nowotworową, być może nawet jeszcze o tym nie wiedząc, dlatego że nie mieli okazji, możliwości zbadania się, którzy nie mogli przeprowadzić wczesnej diagnostyki, profilaktyki. To wszystko po pandemii leży i to jest zadanie państwa. Ja tak naprawdę oczekuję na Krajowy Plan Odbudowy, w którym państwo zwróci się do ludzi i powie: chcemy wam pomóc, a nie sobie. Panie ministrze, za chwilę moim gościem będzie wiceminister rozwoju. Miałby pan do pani minister jakieś pytanie? Czytam też doniesienia medialne, między innymi o tym, że ten komitet monitorujący ma być powoływany. Nie wiem, czy pani rektor czytała te informacje, nie wiem, czy to jest prawda, bo nie widziałem jeszcze Krajowego Planu Odbudowy, ale czytam doniesienia medialne, że komitet monitorujący sposób wydatkowania środków z Krajowego Planu Odbudowy będzie powoływany przez ministra rozwoju. Więc jeśli już słyszę taką informację, to już więcej pytań do ministra rozwoju nie mam, bo jeżeli minister rozwoju będzie monitorował to, w jaki sposób rząd będzie wydawał pieniądze, to wiem, że on będzie po prostu wydawany w sposób partyjny i taki, który nie będzie służył ludziom. I to są przykre informacje, które dzisiaj mamy. I dlatego musimy o to walczyć, żeby było inaczej. Będziemy składali poprawki, będziemy próbowali to zapisać w ustawie, dokładnie po to, żeby zabezpieczyć te pieniądze dla ludzi, a nie dla partii Jarosława Kaczyńskiego. Dziękuję bardzo. Eurodeputowany Koalicji Obywatelskiej Bartosz Arłukowicz był gościem Onet Rano. Mimo tych nie najlepszych pana zdaniem informacji o poranku życzę dobrej majówki.